zdrowia, szczególnie dla normalnych. Za 4 lata Trump będzie miał 78 lat. Teraz ma 74, jak można odjąć 4. Także 78 lat na prezydenta, czyli ta druga kadencja z 4 latami przerwy, no to zakończyłby, jakby miał 82. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No to jest poważna sprawa. To pomijając sprawy Sądu Najwyższego, pomijając sprawy sprawdzania tych maszyn, no jeżeli te maszyny się okażą, że tam było fałszerstwo, no to będzie jakiś taki precedens, że po prostu prześwietlą to wszystko, no i będą chyba ogłoszone drugie wybory, no bo nic innego chyba nie można by było zrobić. No, dali do sprawdzenia 2400 maszyn, jeżeli tam coś będzie udowodnione. Jest nadzieja, że te maszyny to są przypadkowo nie wybierane, no, że jest jakiś tam system, musi tam być system, gdzie były największe statystyczne przemnożenia. Nie będzie tak jak w Iraku, kiedy ONZ wysyłał ludzi, którzy mieli sprawdzać broń masowego rażenia, czy broń, jak oni tam nazywają. No i Hussein wiedział na 3 tygodnie przed, no i wszystko zamykał i nigdy nic nie było. Także jest ta nadzieja, że te inspekcje to też nie będą podrzucane maszyny z miejsc, gdzie nie było oszustwa. No ale w Georgii też jest taka sytuacja, że będzie głosowanie tego senatorów w styczniu, no i tam wszyscy walczą. I jest taka Stacey Abrams, to jest murzynka w 2018 roku. Ona powiedziała, że ona nie przegrała, że tam ona jednak wygrała, że trzeba przeliczać. No i wszystkie te szmatławce, wszystkie CNN-y, TVN-y i te wszystkie socjalistyczne gadzinówki, no to popierają ją. Tak, trzeba sprawdzić wszystko, czy tam nie było żadnego oszustwa. No i tłumaczą i w zasadzie klaszczą i wszyscy jej klaszczą. Ona zebrała miliony, setki milionów dolarów na tą całą kampanię, pomimo że jej strata była 4 razy większa niż powiedzmy ta matematyczna, co teraz pokazują, do Trumpa. Przez ostatnie 4 lata środki przekazu po prostu pompowały, te 2016 ciągle pompowały, tylko oszustwo, Ruscy podkręcili oszustwo, nieustannie tłukli, nie dając żadnych dowodów, nie dając żadnych przykładów, po prostu były jakieś tam wspominki, wypominki, nie wiadomo co. No i ludzie już się w zasadzie tak nasycili tym, że jest jedno oszukaństwo, także teraz jeżeli patrzyli, że o 1 nad ranem zamykają miejsca, wyrzucają ludzi, są to na to filmy, później, że wygrywają hrabstwa, gdzie nigdy nie wygrywały, albo gdzie jest po prostu więcej ludzi niż powinno być, że znajdują się miejsca, gdzie ludzie głosowali, a nie żyli i tak dalej, no to jest coś, co jest bardzo niebezpiecznego dla całej tej Ameryki. No i teraz prezydent Trump w zasadzie, no to tak wspomina 2024 rok, że jeżeli nie przyznają się do tego oszukaństwa, no to spotkamy się w 2024 roku. Było takie party świąteczne, I on właśnie to mówi. No i dlatego to mówi, to dużo tych polityków samych w sobie nie wie, co robić. Nie wie, co robić, bo 75 milionów, 78 milionów obywateli amerykańskich
konserwatystów, republikanów poszło głosować i to jest ogromna, ogromna liczba. Trump pobudził, Trump ogólnie można powiedzieć pobudził społeczeństwo amerykańskie, tak jak Obama wciągnął, Obama dużo wciągnął, kiedy go wybierali, wciągnął czarnych, tak, no bo czarni wybierali jego jako czarnego, nie jako polityka, ale bardziej czarnego. No oczywiście on jako socjalista tam obiecuje tą kiełbasę i tak dalej, za darmo telefony, ale był wielki rzut. Za Bidena nie za bardzo tak poszli, szczególnie tam pewne grupy murzyńskie. No i teraz Republikanie nie wiedzą, co robić. No ogólnie rzecz biorąc, to wszyscy tam starają się tak oględnie mówić, okazują szacunek, no i mówią, że będą patrzyli, co on powie. No Trump czeka na kolegium elektorskie, jeżeli nic się nie stanie do tej daty, do 14 grudnia, no i po 14 grudnia, no to po prostu przyjdą, powiedzą, jest tyle głosów elektorskich, no musi być 270. Jeżeli Sąd Najwyższy nie zainterweniuje i nie zatrzyma tego, no to Trump po prostu uściśnie dłoń Bidenowi. Nie zmieni to faktu, że 4 lata będą podejrzane. No i 4 lata będzie przyszykowań w zasadzie do następnych wyborów. Walka będzie w 2022 roku, właśnie szczególnie w Georgii. Trump pojechał tam, Trump pojechał właśnie do Georgii, no i popierać dwóch senatorów republikańskich. Potężne spotkanie było z republikanami, wszyscy krzyczeli jeszcze 4 lata, także to było po prostu... Ramię w ramię stali ludzie i no Georgia ogólnie jest bardziej konserwatywna na południu, no ale tam socjaliści wchodzą powoli, teraz dużo ludzi, socjalistów kombinuje, że będą się meldowali, że zakładają najróżniejsze siatki takie, że będą się zgłaszali, że mieszkają bez mieszkania, także w niektórych, no to też, jeżeli to będzie odkryte, a to jest powszechnie znana sprawa, że meldują się po 2-3 osoby w mieszkaniu, powiedzmy jedno sypialniowym, nie mieszkając tam, no jedynie tylko, żeby uzyskać no nie tyle meldunek, co stwierdzenie zameldowania, żeby uzyskać ten głos, no komisja jakaś prędzej czy później powinna to sprawdzać, no bo to jest przestępstwo kryminalne, można powiedzieć, ale tak planują zrobić przez, żeby to uzyskać. Niektórzy, Mike Pence, możliwe jest, że będzie się starał, Ted Cruz, no to jest senator z Teksasu, Marco Rubio z Florydy, no ale on to takie ciepłe kluski są i bardziej socjalista. Wspominali o Mike Pompeo, sekretarz stanu, no ale on ogólnie to już się przymierza chyba do jakiejś słodkiej posadki, albo chce iść na emeryturę. Z południowej Karoliny, gubernatorka Nikki Haley, czy powiedzmy gubernator z Maryland Larry Hogan. No ale oni wszyscy się boją się troszeczkę tak jeździć nawet do różnych stanów, no bo gdziekolwiek by się nie pojawili, no to ludzie, republikanie ogólnie rzecz biorąc stoją murem za Trumpem, no i nie wybaczą i tych innych kandydatów z partii republikańskiej, no to będą patrzyli jako no konkurentów, nieprawidłowych konkurentów. Romney, no to jest taka świnia, śliska świnia, niby republikanin, no ale on był z Utah, przyjechał do stanu Massachusetts, tam ustawił się, teraz głosował przeciwko Trumpowi, jak była pewna ustawa, to on jako jedyny z republikanów stanął po stronie demokratów. No także to taki Miller, Kwaśniewski, to takie po prostu śliskie świnie są, pomimo że deklarują się w partii republikańskiej.
doradcy tych przyszłych kandydatów, no to im mówią, żeby za bardzo tak się nie kolegowali z Trumpem czy z grupami Trumpa. Nie wiadomo, co to znaczy, bo to jednak nie pomoże. No w Iowa przewodniczący Partii Republikańskiej, no to powiedział, że każdy kandydat jest serdecznie witany. No i może tam mówić, co uważa, popierać czy przekazywać tą politykę Partii Republikańskiej, że to niekoniecznie będzie kandydował na prezydenta. No, czy to, że oni kandydują na 2024, no to nie znaczy wcale, że w 2020 Trump przegra. Większość tych kandydatów to ciągle mówi, że na pierwszym miejscu to jest właśnie Trump, że Trump zrobił wspaniałą robotę dla Ameryki, że Trump zrobił wspaniałą pracę dla całego narodu. Na Florydzie człowiek Rick Scott z Florydy, no to on właśnie mówi, że tak, Trump powinien startować w 2024 roku i że przewodnicząca partii republikańskich Holly powinna go właśnie popierać. Wszystko to jest związane z tym, że wszyscy się boją zmienić czegoś, bo jeżeli by się okazało, że Trump, Sąd Najwyższy by zrobił drugie głosowanie, co jest możliwe, ale dosyć odległe, no to będą zamieszki. Lewactwo pójdzie do spalania znowu. No i tego się wszyscy boją. 2016 roku Trumpa nie traktowali poważnie, no ale jednak te 60 parę milionów wtedy go poparła, 77 milionów go poparła teraz, no to 15 milionów więcej, jedna czwarta głosów się pojawiło pomiędzy 2016 i 2020. To jest coś nieprawdopodobnego na Amerykę ogólnie, no ale jego polityka taki normalnego polityka, bo wszyscy zawsze, czy Romney, czy Bush, to oni zawsze partia republikańska to się ustawia, za bardzo ustępuje. Lewactwo przepycha po prostu partię republikańską coraz bardziej ustępują, tak? No i partia republikańska w zasadzie, komuniści ciągną ich ciągle w lewo. 50 lat temu to republikanie byli gdzieś tutaj, demokraci byli tutaj, a teraz to w zasadzie dzisiejsi republikanie, no to są dawni demokraci, dawni demokraci, no to są dzisiejsi socjaliści. Nie ma już centrum. Centrum się przesunęło gdzieś mniej więcej tutaj. Przepraszam. I dlaczego? No dlatego, że republikanie zawsze ustępowali. Zawsze myśleli, no troszeczkę odpuścimy. A komunistom nie da rady odpuszczać. Komuniści to po prostu są jak bydlak. I problem z republikanami, z konserwatystami ogólnie jest taki, że większość konserwatystów musi się zgadzać w 95% ze światopoglądem politycznym tej swojej grupy. U komunistów wystarczy 55%. 55% jak się zgadzają, czyli wiedzą, że toczą to wszystko w kierunku komunizmu, to 55% jest wystarczające. W
wśród konserwatystów są bardzo jacyś tacy szczegółowi, bardzo strykt, tacy bardzo ostrzy i coś tam gdzieś tam się nie podoba, jedna dziesiąta się nie podoba, jedna piętnasta się nie podoba i jest eliminacja, jest kompletna eliminacja i to jest właśnie to, dlaczego komuniści są w stanie przepychać wszystko w lewo, w lewo, w lewo. Oni sobie wybrali grupki takie mniejszościowe, które są najbardziej krzykliwe, czyli czarnych, emigrantów nielegalnych, no i grupy nieheteroseksualne, te wszystkie grupy nietradycyjnie rodzinne, no to te wszystkie trzy grupy po prostu ciągną w kierunku komunizmu. Uwiedli socjalizmem przez 40-50 lat ludzi na uniwersytetach, stwarzali im tą wizję jakiejś takiej sprawiedliwości społecznej, także teraz dużo młodych białych to po prostu się bije biczem i myśli, że jest winna nie wiadomo czego. No będzie ciekawie. Będzie ciekawie w 2022 roku w wyborach międzyprezydenckich, no i będzie wesoło czy ciekawie w 2024. No może być niewesoło, jeżeli faktycznie w Georgii teraz w styczniu w tych wyborach udaje się komunistom złapać tych senatorów, to wtedy trzy gałęzie rządu będą należały, mogą należeć, no zobaczymy za parę dni, czy prezydentura wpadnie w ich łapy. Izba Reprezentantów jest w ich łapach, no ale już nie ma takiej dużej przewagi. Wystarczy pięciu reprezentantów. Także to się wszystko miesza. To się wszystko miesza, nic nie jest stałe. Ludzie dochodzą po rozum do głowy. No i trzeba głosować. Trzeba głosować, dlatego jeżeli głosowałeś na socjalistów, no to będzie płacić zgrzytanie zębów. Jeżeli głosowaliście na konserwatystów, no to dziękuję bardzo. Głosujcie cały czas. Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja, no te znane hasła. No ale tak jest, tak jest. Komuniści niestety chcą zniszczyć Boga, chcą zniszczyć rodzinę, chcą zniszczyć uczciwość, chcą zniszczyć tradycję. To wszystko to, co normalny człowiek myśli, że powinno być normalne, no to dla nich jest po prostu nienormalne. To jest wojna kultur, to jest wojna cywilizacyjna, to jest wojna komunistyczna. Komuniści zawsze znajdują coś nowego, żeby zmienić. Oni zawsze, żeby dostać się do władzy, używają najczarniejszych, najwredniejszych metod. No, nie można porównywać komunizmu stalinowskiego, socjalizmu hitlerowskiego, no ale to popatrzeć na Kubę, na Chiny, na Polskę. Jaruzelski czołgi wyprowadził, żeby pilnować socjalizmu. Chavez, no, cała Wenezuela to jest jeden wielki bałagan. No i w Ameryce komunizm zagościł, tak jak wspomniałem, od szkół. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz, to jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia, szczególnie dla normalnych.